Nie da się ukryć, że Odyssey oraz Valhalla dość daleko oddryfowało od tego, czym stała marka Assassin's Creed. Gdzieś w tym wszystkim zagubiło się skrytobójcze skradanie z domieszką bardzo staromiejskiego parkouru. I w okolicach 15-lecia marki Ubisoft zdecydował, że nowa część serii wróci do korzeni. Nie będę ukrywał, że mnie się te tak zwane RPGowe odsłony podobają, niezależnie od tego, na ile pasują one do serii o tytułowych asasynach, ale lubię też te klasyczne gry, więc ten powrót do korzeni przywitałem z otwartymi ramionami. Co z tego Assassin's Creed Mirage wyszło? Czy Ubisoft poprawnie wyciął wszystkie naleciałości gier o Grekach i Wikingach, pozostawiając to, co najważniejsze? Czy może te zabawy ze skrytobójczym ostrzem w rękawie skończyły się upitolonym palcem? Cóż, mamy odpowiedź. You saw nothing of this. You say nothing. Do you understand? You thieving little rat! This light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. A symbol of freedom. A word you did not use often. And never will again. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kwas, a to jest recenzja Assassin's Creed Mirage w wersji na PlayStation 5. Gra wyszła też na PS4, Xbox Series XS oraz One, a także PC-ty z systemem Windows, a w przyszłym roku ma też wyjść wersja mobilna na iOS. Grę do testów otrzymałem od wydawcy, ale nie miał on wpływu na wyrażane w materiale opinie. Assassin's Creed Mirage to taki trochę origin story skrytobójcy Basima, znanego ze swojej późniejszej chronologicznie roli w Valhalli. Tu poznajemy go jako młodego złodziejaszka spod Bagdadu, który pakuje się w kłopoty, zostaje z nich wyciągnięty przez tzw. ukrytych, czyli proto-asasynów, jest przez nich szkolony na skrytobójce, a potem powraca w rodzinne strony, aby polować na członków zakonu starożytnych, czyli proto-templariuszy. Fabuła w tej grze jest absolutnie pomijalna. Cała opowieść skupia się na dwóch wątkach. Jeden to tropienie złego zakonu, wykrywanie i eliminowanie jego członków i tu mamy zbieranie informacji, rozmowy z nijakimi postaciami i najgorsze możliwe wykorzystanie znanego głosu, bo pod mentorkę Basima podkłada głos Shore Agdashlu, znana z roli Avasarali w Expanse i tu, pomimo tego, że jest to najbardziej jakaś postać w całej tej opowieści, wciąż jest dosyć nieciekawa, w najlepszym wypadku męcząco zgryźliwa. Silence is not your ally here. Drugi wątek oczywiście dotyka tematów fantastyczno-danikenowskich. Basim nękany jest przez wizję jakiegoś złego dżina i próbuje odkryć ich źródło. I odkrywa, jest to nieciekawe, niczego nie wnosi do asasynowego uniwersum poza niezbyt potrzebnym kontekstem pewnych wydarzeń z Valhalli, co nie powinno dziwić, bo pierwotnie ta gra miała być DLC do Valhalli, a umieszczony w tym wszystkim zakręt fabularny wypatrzyłem z odległości połowy gry, więc i zaskoczyć się mnie Mirage nie udało. Nie znaczy to, że obcuje się z tą opowieścią jakoś źle. Dużą rolę grają tu realia historyczne, świetnie wymodelowany Bagdad z IX wieku, wiele znajdziek opowiadających nam nieco o historii, obyczajach i relacjach społecznych w tej stolicy ówczesnego kalifatu Abbasydu. Grze nie można odmówić klimatu i to głównie on podtrzymywał moje zainteresowanie opowieścią, bo na pewno nie robiły tego postacie czy wydarzenia. Zabawne jest to, że Mirage trochę potwierdza fakt, iż ta cała otoczka o tym, że uczestniczymy w symulacji historycznej, opartej na pamięci genetycznej dawno zmarłego bohatera, jest już w Assassin's Creedach kompletnie zbędna. Oczywiście nadal jesteśmy w animusie, bo kiedy zabijemy bezbronnego cywila, to gra straszy nas desynchronizacją, ale przez całą opowieść ani razu tego animusa nie opuszczamy. Ba, nie mamy nawet pewności, kto te wspomnienia Basima przeżywa, chociaż jak połączymy odrobinę narracji na początku z wydarzeniami z końca Valhalli, można w tym odnaleźć potencjalne odpowiedzi. Warto tu wspomnieć o kinowej lokalizacji, którą można by było uznać za udaną, gdyby nie to, że w tekstach historycznych wypatrzyłem liczne błędy. Czasem gramatyczne, ale najczęściej to literówki. No bo rzadko dotąd używane śruby Archimedesa stało się powszechne? Albo wielkoskalowa budowa irygacji przynosiła duże dochody, lecz była też kosztowna? Korekta powinna upitolić sobie karnie palec za te błędy, a potem na tym palcu USB przynieść do Ubi poprawione teksty. No dobrze, ale jak się w to gra? Tu też mam
mam mocno ambiwalentne odczucia. Zacząłem na wysokim poziomie trudności, bo skoro gra ma być o skradaniu, to pomyślałem, na hardzie będzie trudno walczyć i będę zmuszony się skradać. Naiwny ja. Dość szybko okazało się, że wysoki poziom trudności oznacza nie tylko trudniejszą walkę, ale i przeciwników dostrzegających Basima w ułamku sekundy, jeśli ten tylko gdzieś im w pole widzenia przypadkiem wejdzie, a że nasza wiedza o polu widzenia wrogów jest mocno orientacyjna, to skradanie stało się skrajnie upierdliwe. A do tego kradzieże kieszonkowe. Mają one postać prostej minigry. Trzeba nacisnąć przycisk, kiedy zmniejszający się kształt jest w odpowiednim polu. Na hardzie czasem to pole wygląda tak. Zmienia się w cieniutką kreskę. Trafienie w to wymaga nadludzkiego wyczucia albo szczęścia. Dobrze, że można chociaż okradanego zamordować i zabrać łup z jego ciała. No, uśpienie celu strzałką nasenną też jest opcją. Kiedy zmieniłem poziom trudności na średni, od razu zacząłem się lepiej bawić. Powrót do korzeni serii nastąpił, ale nie do końca. Nie mamy punktów doświadczenia, ale otrzymujemy punkty umiejętności. Te wydajemy w nadal obecnych drzewkach skillów, ale są one malutkie i ograniczone. Mirage faktycznie stawia na skradanie się, chociażby dlatego, że walka jest absolutnie okropna. Niby mamy tu wszystko co trzeba. Lekki i ciężki atak, blokowanie kamery na wrogu, możliwość odbijania ciosów oraz uniki na wypadek, gdyby przeciwnik zaświecił się na czerwono, co jest międzynarodowym symbolem nieblokowalnego ataku. Ale strasznie jest ta walka niesatysfakcjonująca. Lekkie ciosy nasi adwersarze zbierają na pysk, jakby byli z kamienia, w ogóle nie reagując. Biały rozbłysk zwykłego ataku wroga pojawia się tak późno, że rozsądnie jest zawsze naciskać przycisk parowania, szczególnie iż nawet gdy parujemy, możemy też w dowolnej chwili zrobić unik, jeśli zmienimy zdanie, bo wróg rozbłysnął na czerwono. Na dalszym etapie gry, kiedy pozyskamy nieco narzędzi, takich jak pułapki zbliżeniowe czy bomby dymne, możemy je wykorzystać w walce, ale korzystając z tych drugich czułem się jakbym cheatował. Bomba dymna rzucona w grupę wrogów zamienia ich w stado przywiązanych do gleby baloników, które można sobie bez przeszkód poprzebijać szpilką. Wrażenie oszukiwania miałem też przy korzystaniu z magicznego skupienia asasyńskiego Basima, które ładujemy zabijając wrogów, a potem możemy oznaczyć kilku niemilców i zlikwidować ich teleportując się między nimi, bo przecież to wszystko symulacja, więc czemu nie? Swoją drogą to jest totalnie zdolność Mark and Execute z późniejszych odsłon Splinter Cella. Chyba nie o taki powrót sama Fischera nam chodziło, Ubisoftie. Gra ma też, z jakiegoś powodu, różne sztylety, miecze i ubranka o określonych statystykach i te można nawet ulepszać. Po co? Nie wiem, bo kiedy już musimy walczyć, to jesteśmy dostatecznie nieszczęśliwi, że obcujemy z tym miałkim modelem walki i to, że dziabnięcie wroga może mu zjeść te kilka procent paska zdrowia mniej lub więcej, niczego nie zmienia. To ulepszanie broni jest tu chyba tylko po to, aby uzasadnić zbieranie niektórych zasobów pochowanych po skrzyniach i realnie jest w tej grze potrzebne jak Hitmanowi grzebień. Swoją drogą, można by było Mirage wybaczyć ten marny model nawalania się mieczami, gdyby nie to, że czasami jesteśmy zmuszani do uczestniczenia w otwartych starciach, bo nie przez wszystko da się tu przeskradać. Samo skradanie się jest na szczęście o wiele lepsze od walki. Na początku nużące, ale kiedy już dostaniemy nieco narzędzi, a gra pozwoli je nam ulepszyć oraz modyfikować, robi się nawet fajnie. Strzałki mogą usypiać przeciwników, ale też wywoływać w nich szał zmuszający ich do atakowania swoich kumpli. Bomba dymna może dezorientować, ale i wytwarzać chmurę łatwopalnej substancji. A rzucane, przyciągające uwagę wabiki mogą też po zmodyfikowaniu wywoływać w trafionych nimi ofiarach obezwładniający, zmuszający do ucieczki strach. Sporo klasycznych asasynowych patentów i można się tym nieco pobawić. Latamy sobie najpierw dronem, to znaczy orłem, oznaczamy strażników, znajdujemy drogę do środka, odwracamy uwagę, tumanimy i ogłupiamy, a potem likwidujemy i uciekamy. A skoro już mowa o uciekaniu, to niestety parkour w tej grze jest cienki jak tyłek pasikonika. Mirage korzysta dokładnie z tego samego modelu, jaki miały ostatnie odsłony, ale ostatnie odsłony nie były zbyt miejskie. Innymi słowy, fikaliśmy przez płotki i wspinaliśmy się głównie na parterowe domki. Mirage ma niby nieco wiejskich i pustynnych terenów podmiejskich, ale nie spędzamy tam zbyt wiele czasu. Właściwie to momentami zastanawiałem się, po co o tej grze jest tak duża mapa, skoro za murami miasta mamy dosłownie kilka obozowisk, jakieś ruiny i ze dwie wioski, a reszta tego terenu to pustkowie i
walce chyba tylko po to, aby te wielbłądy i konie do czegoś służyły. 95% czasu spędzimy tu w Bagdadzie, obdarzonym gęstą, wysoką jak na tamte czasy zabudową. I tu ten cały parkour okazuje się mocno problematyczny. Jasne, jeśli chcemy sobie wbiec po skrzynkach na pobliską chałupkę, to Basim robi to, czego od niego oczekujemy. Ale jeśli geometria otaczającej architektury nieco się skomplikuje, nasz skrytobójca może zacząć fikać na wszystkie strony, niczym nakręcony małpiszon po spożyciu amfebanana. Do tego ten cały freerun nie jest zbyt dynamiczny. Nierzadko miałem wrażenie, że ten młody złodziejaszko-zabójca jest już dobrze po 40 i całkiem jak mnie boli go wszystko, kiedy musi poderwać się z łóżka, o podrywaniu się do skoku na dach budynku nie mówiąc. Auć, Trochę nie podobało mi się to, że misje, w których polujemy na tych głównych członków zakonu starożytnych, są zwykle wściekle oskryptowane, a niektóre zabójstwa wydarzają się wręcz w ramach przerywnika filmowego, w którym Basim dociera do swojego celu i przed likwidacją prowadzi z nim jakąś konwersację, udając kogoś innego. Oczywiście do tego udawania kogoś innego prowadzi seria wcześniejszych czynności. Te niekiedy są nawet ciekawe. Pojawiają się tu na przykład przebrania pozwalające udawać kogoś innego, chociaż ta mechanika jest wykorzystywana bardzo oszczędnie. I nie zrozumcie mnie źle. Misje fabularne są całkiem w porządku. Tu się trzeba wkraść, tam kogoś zabić, jeszcze gdzie indziej coś wynieść albo uciec przed pościgiem. Klasyka starych asasynów. Niemniej to skryptowane zabójstwa oraz przebieranie przypominają mi trochę Hitman Absolution i nie jest to dobre skojarzenie. Szkoda tylko, że seria Hitman dawno z takich błędów wyrosła, a Assassin's Creed wciąż je popełnia. Wolałbym, aby w kwestii skrytobójstw Mirage naprawdę wróciło do korzeni, wręcz do pierwszej odsłony, w której główne zabójstwa opierały się na sprytnym ominięciu straży, wykorzystaniu parkouru i szybkim uderzeniu w cel. Co ciekawe, dostaliśmy to w tej grze, ale nie w misjach głównych, bo mamy tu też całkiem sporo zleceń pobocznych. Niektóre to absolutnie mierne eskortowanie jakichś ludzi, co zwykle oznacza chodzenie za nimi i eliminowanie przeciwników wyskakujących po drodze. Inne to nie tak złe śledzenie jakichś delikwentów bez bycia zauważonym. Zdarzają się też jakieś kradzieże, ale najfajniejsze są kontrakty, w których mamy zabić kogoś konkretnego. Dlaczego? Bo to tu dostajemy dokładnie to, czego oczekiwałem od skrytobójstw głównych członków zakonu. Chroniony obiekt, infiltracja, znalezienie dobrego momentu, aby uderzyć. Niektóre z tych zleceń mają też dodatkowe warunki opcjonalne, na przykład takie, że nasz cel ma zostać uśmiercony przez otoczenie. Może to oznaczać zarówno coś ciężkiego spadającego na ich głowy, jak i bycie rozszarpanym przez dzikie zwierzęta przetrzymywane w klatkach. I te poboczne zadania skrytobójcze to przewrotnie momenty, w których Assassin's Creed Mirage pokazuje cały swój potencjał otwartej, parkurowej skradanki z możliwością kreatywnego wykorzystania różnych narzędzi. Szkoda tylko, że jest to jedynie ułamek gry. Według howlongtobeat.com fabułę można ukończyć w kilkanaście, ale ja spędziłem z Mirage 25 godzin. Głównie dlatego, że zrobiłem w niej prawie wszystko, co było do zrobienia. 100% pobocznych zleceń, znalazłem ukryte księgi dające dodatkowe punkty umiejętności i tylko zagadek nie chciało mi się robić. Owe zagadki to coś w stylu: masz tu nabazgrany rysunek jakiegoś miejsca z oznaczonym skarbem i domyśl się, co to za miejsce, a następnie znajdź łup. I nie są one złe. Nie robiłem ich wielu, ale już mi się nie chciało i inne gry czekają. Aczkolwiek dla widoku Basima wykopującego skarb z drewnianej skrzynki było warto zrobić tę jedną. Więc teoretycznie można by jeszcze z tej gry coś wycisnąć, ale niewiele więcej. Myślę, że 30 godzin to raczej górna granica. Szanuję to, że Yubi, świadome oferowania mniejszego produktu, żąda za ten tytuł nieco mniej niż za większe odsłony. Nie szanuję obecnych w płatnej grze mikrotransakcji, chociaż co przy Ubisoftie jest normą, są to jakieś pozbawione większego wpływu na rozgrywkę kosmetyczne badziewia, które dodatkowo potwornie gryzą się z narracją gry. No bo jak ten Basim w jakimś opływającym lawą stroju w stylu Hadesu będzie wyglądał w przerwnikach filmowych? Yubi jest naprawdę śmieszne z tym wsadzaniem kolorowych ciuszków rodem z jakiegoś MMO do ich singlowej, pseudohistorycznej gry. Ale wiele mógłbym tej produkcji wybaczyć, bo chociaż mam tu sporo powodów do narzekań, ostatecznie jest wciąż Assassin's Creedem, ma skradanie, realia historyczne i swój klimat, więc jeśli ktoś to lubi, a ja lubię, to wciąż coś dla siebie znajdzie. Ostatecznie narzekam, ale spędziłem z grą 25 godzin, robiąc prawie wszystko, a przecież mogłem przebiec do recenzji fabułę w 12 czy 15 godzin. Ale czarę goryczy przelewa to, jak niesłychanie
zdecydowanie niechlujna jest ta produkcja. Gry dziś często wychodzą w kiepskim stanie technicznym, z błędami i marną optymalizacją, ale coraz rzadziej mamy rzeczy, które krzaczą się prosto w twarz. Rzeczy, z których dałoby się ulepić odcinek Glitchmistrza. I nie, z tego nie będzie, bo jest za dużo premier teraz. Tymczasem w Mirage natrafiłem na takie oto czółno z wyrazistymi postaciami ludzkimi, będącymi zapewne wizualną reprezentacją tego, jak wyraziści charakterologicznie są bohaterowie tego tytułu. Tak są wyraziści. W jednej misji możemy skorzystać z pomocy garnizonowego kucharza, który otworzy nam drzwi, jeśli tylko z nim pogadamy, a potem podążymy za nim, kiedy będzie szedł przez obozowisko wroga. U mnie gościowi odechciało się iść dalej w połowie drogi. Utknął na amen. Na szczęście drzwi można było też otworzyć inaczej. W tym samym garnizonie zresztą w pewnym momencie odpala się przerywnik filmowy, a po nim możemy uwolnić uwięzionych rebeliantów i obserwować ich starcie ze strażnikami. Tych rebeliantów, jeśli zostaną powaleni, możemy zresztą cucić. Sęk w tym, że kiedy pierwszy raz tam wszedłem, to cutscenka się nie uruchomiła. Rebelianci nie zamierzali ruszać się ze swoich cel, a na placu niedoszłego boju strażnicy powoli sunęli po płytkiej wodzie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. A jak drani pozabijałem, to okazało się, że mogę ich ocucić. Po ocuceniu znowu chcieli mnie zabić, więc musiałem ich zadźgać, a potem czekali na ocucenie. Innymi słowy, gra połączyła wrogich strażników oraz przyjaznych mi rebeliantów i z tego powstał strażnikobeliant, albo rebeliażnik. Po wczytaniu zapisanego stanu gry rzecz się naprawiła. No i szkoda gadać o tym, co się czasem dzieje z ragdolami, jak się podniesie trupa i że bardzo lubią znikać w połowie chowania ich w sianie albo przyjmować docelową pozę, zanim Basim wsadzi ich w ciemny kąt, co zdarzało się czasem w Valhalli, a tu zdarza się jeszcze częściej. I oto cały Assassin's Creed Mirage. Nawet nie wiem, jak tę grę podsumować, bo z jednej strony lubię serię, zawsze miło mi się do niej wraca i tu też nie bawiłem się wcale tak źle, a i doceniam próbę powrotu do korzeni, ale z drugiej, ile tu jest rzeczy nijakich, niedopracowanych, byle jak zaimplementowanych albo zwyczajnie spartaczonych, to aż palec boli od pisania. Ten palec. Cóż, udanego skrytobójczenia w Bagdadzie. Game on!